Jurys, a ja się przewróciłem prawie. Jedziemy do Albanii. Lecimy teraz na lotnisko na dwa Ubery i potem będziemy lecieć na odprawę. Jesteśmy już na lotnisku, idziemy na odprawę. Jesteśmy już w Albanii, wylądowaliśmy. Ja w sumie to tak spałem pół dnia. Było spoko, nic nie nagrywałem, no bo spałem, więc ciężko było. Dotarliśmy do apartamentu. Patrzcie, jakie widoki mamy ładne. Słyszeliśmy mój żart. To jesteś ty, a to jest kolega, którego nie wiem. Co powiesz, kolak? Przyjechaliśmy taksówką za 13 euro. Mega tanio, mega szybko, mega sprawnie, piękny ja samochód, no super. No ja tam nie wiem, za ile euro pojechaliśmy, bo... A nie, dała euro, a dostała 3600 leków z wyroku. I to wiecie, nie, w walucie tylko tabletki mi dali. Nagrywam wam room tour u nas w apartamencie. To jest taka jej pierwsza toaleta. Taka zwykła, wiecie, wystarczy. Idziemy dalej. Jest trochę syf, bo się rozpakowaliśmy. Jeszcze nie, znaczy jeszcze się nie rozpakowaliśmy. Tu jest ogromna kuchnia, bardzo przestrzenna. Czy tak będzie lepiej? Może mi będzie lepiej. Może będzie gorsza jakość, ale będzie lepiej. Tu jest salon. Bardzo duży salon. Idziemy na balkon. Oczywiście bardzo ładne widoczki. Tu jest ogromny balkon. Bardzo długi. Wracamy. Oczywiście wielka kanapa, jakieś obrazy, super, super. Tu idziemy. Jest pierwszy pokój. Podwójne łóżko i dostawka. Ładny, super. Tu jest Klaudia w tej ładnej łazience. Maluje się. To jest bardzo ładna. Więc są dwie. Więc tu jest drugi. Tu się Ania maluje i chłopacy. I to jest drugi też ogromny pokój. Olbrzymi! I drugi balkon. Jeszcze by walnął. Usiedliśmy na kawę i na ciacha. To jest mega pyszne, że czołem. To jest baklawa. Velvet jakiś. Jak ci smakowało? Pyszny, smakuje jak marinowy kogel mogę. A tobie? Dobra kawa, nie? Nie może być tak, jak jest Dima, tak naprawdę. Jest brzydko? Nie, no nie jest ale brzydko. Tanio. Ale tanio. Ale tanio. Co kolok powiesz? Brzydko, tanio. Nie, no nie jest tak brzydko. W sensie, no zabudowa jest, wiecie, taka PRL-owska, nawet PRL-owska. Komuno wróć. Komuno wróć. Ale same widoki, góry, doliny, pagórki, wzgórki. No to bardzo ładnie, bardzo fajnie. Jesteśmy zaskoczeni cenami, bo wszędzie pisało, że jest tak normalnie albo drogo. A w sumie to jest tanio, bardzo tanio. Co zamówiliśmy? Ej, a mogę powąchać? Możesz, powąchaj. Powiedz, co to jest pyszna woda? Taser, no. Co? Masakra. Co to jest, Dima? No nie wiem, Jezusie, pingusiusko. Zamówiliśmy... To są trzy duże piwa i dwa małe. Nie pokażę widać tego. Myśleliśmy, że to jest dwa małe piwa. Kupiliśmy chyba przypadkowo rakiję. Mocno pachnie. Mocno pachnie. Anka czuje. Nawet Ania czuje, a Ania nie czuje. Próbujemy. A jaka ładna jakość. Pokaż brwi w tej jakości. Za mamusię. Alka, ty spróbujesz? Ja dziękuję, nie chcę was zarazić. Alek, spróbuj. Pyszne? Takie dobre? Nie. Wróciliśmy do domku. Teraz, co robiliśmy na mieście? Zwiedzaliśmy okolice w sumie. Przyszliśmy, zobaczyliśmy, jak jest w okolicy, co jest w ogóle i trochę rudera. Trochę obskurnie. Nic nie ma i jest obskurnie i widziałam tylko jedną rzecz i to był blok ładny. Jest tanio, jest obskurnie, no, jest tanio. I na razie no co, teraz złapnął nas deszcz, więc... Mega crazy, ale deszcz jest, więc musimy więc wróciliśmy. Tu nie ma co jakby chodzić. Jakby powiedzieli na TikToku, jest dobrze. Jest dobrze. Jest tanio. Jest dobrze. Pojebał. Znaczy, no powaliłaś. Jest tanio. Na odwrót. No. No i generalnie co? Pewnie sobie chwilę posiedzimy, odpoczniemy. Jak ma około 16-17
przestać padać, więc wtedy jeszcze pójdziemy. Planujemy zjeść coś pysznego. Znaleźliśmy takie. Całą noc, jak nie będzie deszczu. To prawda. Takie grille. Trochę nie, też. Dużo jest takich, wiecie, dużo biedy, bardzo duża bieda to jest po prostu. I ubóstwo. Naprawdę, bardzo duże ubóstwo. Psy dupami szczekają. Prawie, że psy dupami szczekają. Ale generalnie jest spoko. Planujemy zjeść taki, wiecie, grill, tu baranina, jakiś kurczak. Taki jest vibe fajny, ale zobaczymy, co to będzie dalej. Jutro planujemy nad morze jechać, ale co to będzie, też nie wiadomo. Wstaliśmy z drzemek. Spaliśmy około 3 godzin. Czujemy się zregenerowani, jest dobrze, prawda, Karol? Jest bardzo dobrze. Jakbyś mnie obudziła tak na Karolinko. No, obudziłem wszystkich, no i trudno. Idziemy coś zjeść teraz. I już jest ciemno, jest bardzo ciemno. Mam przytaczki. Ciemno za oknem. Głucho wszędzie. To jest tak zimno. Tak, to jest tam dotyk, co dzieje na orzeźwienie. Kolok, co jadłeś? Filecika. Dobry był? Poprawny. Ania, a ci smakował filecik? Dobra. A tobie twoje fasolka po bratońsku? Dostałam fasolkę po bratońsku, ale było smaczne. Tylko miał być te kosowo kiełbaska, to były 3 małe takie kawałeczki. A tobie Dima smakowało? Dostałem wątróbkę z kozi z lamy. To moje było. No ale ty mi ją dałeś. Ja jestem niezadowolony. Dima jest wegetarianem. Ja tylko spiłem tłuszczyk z tej wątróbki. I zjadłeś wszystkie dania praktycznie. A ja zjadłem tą wątróbkę i w sumie to chyba taka kurza jest lepsiejsza. Dużo lepsiejsza. Taka trochę śmierdziała, ale sos był spoko. Nagrałem to. Idziemy sobie teraz na spacer. Troszkę nie najedzeni. Coś by dopchali. No na pewno. Co? Że my wyglądamy trochę jak z Włoch, a Ania wygląda jak jakaś Japonka, taka blada. Ania, dlaczego jesteś z Japonii? Taka blada, Aniu. Przyszliśmy nad jezioro, zaraz obok Tirany. Jest to sztuczne jeziorko. Idziemy sobie usiąść. Jest bardzo ładnie świetne. To wszystko, co widać na górze, szczególnie tamte latarnie, to są góry, których aktualnie nie widać. Aniu, co powiesz? Nic. Pamiętacie, jak kiedyś, tydzień, parę tygodni temu usnąłem w kupę na Malcie? Ania właśnie się poślizgnęła i myślała, że też to liść. Ale nie myślałam, że to liść, od razu się zgadzałam do kupania. Nie była dłużej, tylko końcówką podeszwy. A będziesz bogata? Jest, w końcu. Może w końcu. Byliśmy z chwilą w wysyciówce Ora, jak to się nazywało? Oran? Opa. Opa. I był to był najlepszy kebab w życiu, jaki jadłem z kurczakiem. Jedliśmy. W ogóle był mega pyszny. Był pyszny, no. 8 na 10. Majonezem truflowym. To był, on się nazywał truffle gyros. No. I on był tak, majonez truflowy, parmezan, rukola, pomidor, ogórek. No i kurczak. Nie będzie mi widać teraz. I taka grecka pita, ona jest trochę grubsza. Był nie widać mnie. Był pyszny. Wszyscy, Karol to mówi, że to najlepsze, jakie jadł. No ja uważam, że jest bardzo wysoko. A najlepsze, jakie jadłem, ale z kurczakowych. Był pyszny. Tak, idziemy dzisiaj na śniadanie. Znaczy dzisiaj, teraz idziemy na śniadanie. Trochę się długo zbieraliśmy. Ciekawe przez kogo? Jemy dzisiaj na słono, nie wiem jak będzie. Ja na słono. Ja na słono. A Rydwa? Ja na słono. Anka? Tylko dlatego, że nie mogę jeść. No właśnie, na słono. No nie no. I potem jedziemy sobie chyba nad wybrzeżą. Patrzcie, wyszliśmy, jest tak cieplutko. Jest 22 stopnie. Po prostu na krótki rękaw idealnie. Jedziemy teraz szybko coś zjeść. A potem jedziemy nad te wybrzeże.
szczęśliwi, bo jedzą, nie wierzę. Chodźcie, jakie fajne. Jak wam smakowało? Pyszniutkie było. Bardzo dobrze. I tanio. Co jedliście? Musicie powiedzieć, co jedliście? To baba takiego z musztardą i pizzę. I było dobre. Mega zachęcająco. Kałam. Ile zapłaciliście? Tanio. 9 euro. No. To jest za to dobra wszystko. Cena. Za wszystko. Dobra cena. Dobra, dobra cena. Ile wy zamówiliście za 9 euro? Dwie pizze, kebab i frytki. A, i frytki. A Klaudia co zamówiła? Jak ci ładnie światło prześwietliło? Jadłam pizzę. Ile zapłaciłaś? Za 2 euro. Za 2 euro. Ja... ciabata z kurczakiem. Au! I Cezar? Nie, Cezar niedobry. Obrzydliście. I ciabata kosztowała 3,5 euro. I dobre? Pyszne. A nie, co jadła? Jadłam Cezar i był średni, a najdroższy. I zjadłam ciabatę bekonową, ale tam było jakieś inne mięso, ale było dobre. I to było za 3,50 i poszalała ja. A Cezar za ile? Za 3,70, ale soczek za euro 50, mega zajebisty, polecam. Polecenia. Ja jadłem to, co Karol i to, co Anka, czyli Cezar, i zapłaciłem 5 euro, więc spoko, 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 Cezar. Bardzo tanio. Prawda? Tak, tak. Tanio, tanio. Byliśmy soczki pomarańczowe za nią, znaczy z wszystkimi. Wow, straszyłem się, że się przywrócę. Są mega pyszne i kosztowały euro 50. Ja dostałem z czerwonych pomarańczy, chłopacy ze zwykłych i są kwaśne i są pyszne. Jechaliśmy do... Dures. Jechaliśmy do Dures i mieliśmy wysiąść na terminalu, o czym nie wiedzieliśmy. I pan po dwóch przystankach za terminalem, czyli za dworcem, powiedział nam: ej, bo mieliście wysiąść. I jeszcze z wyrzutami, czemu nie wysiedliśmy? No my nie wiedzieliśmy, bo nie ma tam żadnych informacji. No i generalnie wysiedliśmy te trzy przystanki dalej i jedziemy na piechotę. No i bardzo śmiesznie. Takie warunki, masakra. Co to ma być? Stajnia? Dojechaliśmy do Dures, tak? Jaki pies ładny. Zrobił się go na nagraniu. Jest cieplutko, jechaliśmy około 40 minut. Zapłaciliśmy 2 euro. 200 leków, czyli około 2 euro. Czyli bardzo tanio, to jest około 35 km stąd. Generalnie to spoko jazda, nie? Bez przystanków praktycznie. Obok takich pięknych budynków, pięknych ludzi, są też takie budynki, nie, to Dima i Janka, które są po prostu nie wiadomo, czy opuszczone, czy nie są opuszczone, bo wentylacja tam chodzi, ale wyglądają jak... Nie, tam jest przed nami. Ale wyglądało, jakby miało się zaraz rozpaść i runąć, prawda? Wydaje mi się, że my źle idziemy. Nieprawda. Są jakieś armaty i tam idziemy, tam gdzie pan pokazuje, tam idziemy właśnie. Są jakieś fajne murki. Tam idą znajomi. A tu jest oczywiście ruina. Pusto. Co masz tu? Może ktoś sobie przeczyta. Ktoś zna albański. Tu jest po angielsku. Hazarda. To trochę wygląda jak LA. Serio. Nie będzie mnie słychać, ale spójrzcie, jak to jest ślicznie. W sensie, jest taki fajny vibe. Jest teraz chłodniej, bo wieje i pewnie mnie nie słychać. Ale wygląda to przez te palmy tak, no nie wiem, magicznie troszkę. Bardzo turystycznie, prawda, Aniu? Ja zaraz zdejmę kurtkę, założę sobie naszą okulary i będą nawet, że jest mega ciepło, mega słoneczne. Ja mam ten sam pomysł, też się zdejmę po prostu i będę w tej bramionczkach, zimie jest gorąca. Na Photoshopie się doda. Jest zimno. Zrobię im exposed. Fale są duże.
plażę w sporze. Chciałbym się rozbierać i wskoczyć do wody, Aniu. No ale powiedzmy, marzeniami żyć można. Nie, Dima tak obiecał. Dima tak obiecał? Na waleta do wody, do morza. Ale fale są ogromne. Chociaż ładne zdjęcia sobie zrobiliśmy Instaksikiem. Oczekiwania, rzeczywistość. Ładne. Ania nam robiła jedno, a drugi nam robi kolok. Co? Ładne. Co powiesz? Nic nie powiem, pokażę was. Oj, ludzie tam. A jak się bawi? Ja mam dzisiaj śpęcki z deserek. A czemu też miałam ochotę? A Kat, widzisz ślip? Widzisz ślip? Mama! A najlepszy był to potem stawia, że przyjąca Aka. Już mu powiem, żebym to zabrał. Nie wiem, że zabiera. A nie no, może gratisy niesie. No zachęta. Już mu powiem, żebym to zabrał. Weź mu powiem, że to zabiera. Przystanki, nic nie zamówi. One zęby miały brzliwe trochę. O tej... O kurwa, zrobiłem swój telefon. O tej porze roku jesteśmy trochę zawiedzeni tym... Jak to się nazywa? Durus? Dures. Dramat. Generalnie dramat. Bez nadziei. Nad samym wybrzeżem, no logiczne, że drogo. Tym razem będę na ciebie już normalnie przybliżał. Będzie. Kolok też tak mówił i wszystko było słychać. No i tego ten wiatr. Nie, nie będzie wiatru, bo zasłaniam głośnik od wiatru. I co? No i chyba wracamy. Byliśmy tu 2-3 godzinki. Wypiliśmy przepyszną kawę, która była z zimną wodą. No tu jest biednie. Jak w restauracjach, w takich rzeczach jest bardzo czysto, to normalnie, nie wiem, wszędzie jest bardzo brudno. Po prostu jest brudno. Jest tak zaniedbanie. Oni w ogóle jeszcze nie zwracają chyba za bardzo uwagi na turystykę. No i wracamy po prostu. Wielci leci z nosa. No. Jak ci smakuje frappuccino bez mleka? Tam frappuccino bez mleka? I w sumie jak ja lubię czarną kawę, to jest spoko. Chore sutki, macie jakie wystające. A ty jakie masz chore sutki? Które miała dzieci. Ją pokarmili taka. I jeden ma wyciągnięty. I gdzie są dzieci? Naciągnięty od ssania. Ja też tak mogę, że samica po karmieniu tak. Ja nie mogę z nim. Idź z eklera. Czas. Bo zaczynasz gwiazdożyć. Lądra. Przyjechaliśmy do Tirana. Zmęczeni, troszkę głodni. Nieprawda. Troszkę tak. Ja nie. Powiem wam, że to jest straszna bieda. Co? Coś mi wyskoczył. Straszna bieda. Naprawdę straszna bieda. Się zastanawiamy... Znaczy... Nie zastanawiamy po prostu. Nie spodziewaliśmy się, że jest aż tak biednie, że ludzie jeszcze tak nie umieją w turystykę. W jakby nastawienie na turystów, na takie rzeczy. Mało osób mówi po angielsku. Da się dogadać z Tanią, ale wiecie, no to... To też za bardzo nie ma co zwiedzać. Mieliśmy koftę grillowanego kurczaczka, takiego zrobionego, pokrojonego w bekonie i kocholok, coś takiego, taką kiełbaskę ostrą, kochoface, coś takiego. I było takie dobre, że nie zdążyłem nagrać, ale zamówiliśmy kolejne. Kocholok też. Nie, nie zamawiałem. A ja zamówiłem i co? Dobra. Dobra. Dobra.
Zjedliśmy pyszne jedzonko, naprawdę było przepyszne. Jest chyba jedno z moich ulubionych na świecie. Naprawdę, te kofty i dla mnie takie mięska, jak barani czy jagnięce, w sumie nie wiem, strasznie mało jest opisów angielskich, ale takie mieszanki mięs, kiełbasy z grilla, kurczak z grilla, dla mnie to jest najlepsze, co w ogóle istnieje, plus jakieś do tego sałatka, szkoda, że nie ma szopskie, no ale jakakolwiek, nawet jakiś taki sos, bułka świeża, oliwa, przepyszne, naprawdę, dla mnie to jest bomba. Wydaliśmy na tyle, jak dla każdy praktycznie zjadł coś, napoje dla wszystkich i wydaliśmy niecałe 100 zł. No weź, zżygam się. Czemu? Chodzimy, zwiedzamy nocą, jest fajnie, przyjemnie, cieplutko. Bardzo, bardzo pozytywna noc. Taka pozytywna energia. Wyjmiesz oka, nie wyjmiesz oka. Jest chwilę po północy, chcieliśmy gdziekolwiek usiąść, po prostu posiedzieć, pożyć tirańskim życiem, albańskim. Nic, wszystko zamknięte. Oni mają północ, od razu drzwi na klucz i wszystko zamknięte. Co ty powiesz? Jest późno. Jest północ, to nie jest późno. No właśnie, ale do... Wyobraź sobie w jakimkolwiek polskim mieście, północ. No jest to ludzie intrygujące. A wiecie co jest najlepsze, że w ogóle jak są stacje benzynowe, to one nie mają sklepu, tylko po prostu benzyna sama. Może mega dziwne, nie? Sprzedają na stacji tylko benzynę. Co mamy? Burki czy burki? Bardzo dobra. Ja myślałem, że mam z serem, a dostałem hot doga. Idziemy na śniadanie jeszcze, ale tak po drodze wzięliśmy. Jest spoko, ty masz lepsze. No dobra. Próbuj. Pytanie. Ty ugryzłeś papier? Dobra. Takie suche trochę, ale spoko git. No to jest ten Coloface chyba. Chyba tak. Kupiliśmy kawę, jest trochę wiecznie. Idziemy do kolejnej lokalizacji zjeść, bo jest pizza za 2 euro. I trochę pada, i wieje. To 2,50, już nie możemy tacy jeść. To nie znaczy, nadal 10 zł wydajesz na pizzę. To dużo. Patrz, papuszka spełni ci życzenie. Tak nie działa, to nie ta papuszka. Ciekawe widoki z galerii. Północny, chciałem powiedzieć, z galerii handlowej. Dima zachwycony. Tak, to prawda. Zachwyt w niebo wstąpienia. Chodzimy po galerii handlowa. No nie was. Zmęczeni, pada deszcz. Chlapał nas deszcz. Ochlapał nas deszcz. A nie też to co chlapała. Ochlapała nas kłamstwem. I nie tak ma co było. Tu robić. Byliśmy na paintballu laserowym i było super. Świetnie tak, było. Tak. 15 minut i zapłaciliśmy około 15 zł. 3,5 euro mniej więcej. Mega fajnie. I się idzie upłacić straszliwie. I to był najfajniejszy punkt dzisiejszego dnia na razie. A dalej deszcz pada, kolor krzyczy. Dalej deszcz pada, więc musimy chyba jeszcze raz pójść na tą grę. Pamiętamy jak galerianki. Trochę tak. Ani się bardzo podobało. Ania tak. Ania się czuła, jakby była po prostu... Pobiegała. Rehabilitację zastąpiła. O, rehabilitację miałaś. Ej, ale super, że mam taki... On zabrał! I parasol! Pada tak, że stwierdziliśmy, że czekaliśmy godzinę, więc kupiliśmy sobie parasolki po 2 euro. No i idziemy dalej. Zaradni, zaradni. Tanio, tanio. My wyglądamy jak po prostu sekta. O Boże, nagrałem to! Ej, nie wiem, że metalowy parasol! Ej, nie idziemy do domu! Ej, nienawidzę burzy, idziemy do domu! Ej, wiecie, że to nagrałem? Ale plastik jest na górze. Bo to walnęło tu obok. Do domu. Na pewno nie wchodzimy do meczetu, tutaj ich bardzo dużo zbiera. Nie wchodzi. Ania, jak to skomentujesz? Przed chwilą powiedziałeś, że nie będziesz na dworze w burze. Jesteś właśnie na dworze w burze. Na dworze. No dobrze. Nieważne gdzie, nadal jesteś na dworze. Ja idę do domu, nie widzisz jak puszczam? No ja mam metal w butach. Karol chciał na eklera.
Karol chciał na eklera i Karol wie, że nie idziemy na żadnego eklera teraz. Do kogo? Na eklera. Nie, idziemy do Spara. Spa! Ej, super się nagrywa, bo was widzę nawet przez parasolki. Oleleje! Jakby ta parasolka była na dwie osoby, to próbuj ubrać to. Karol, już jedno, będziemy chodzić razem. Nie, chronisz go. Nie, to weź go z przodu. No, do przodu go weź. Podtrzymaj ci? Podtrzymaj. Taka ładna albańska aura. Ej, ale będzie dźwięk okropny. Ej, czuję, że mam całe te mokre. Ej, ja mam spodnie. Ja też. Co tu się dzieje? A ja się przewróciłem prawie. Za ile spytajcie? Ej, dobrze, trzeba podziękować Karolowi za to, co zrobił bez tych parasolek. Karol, dzięki. Ania się miała wyleczyć tutaj. Pokazuję burzę. Ale chyba mamy inne pojęcie. Mówimy, Ania, jedź, będzie ciepło, wyleczysz się. Tymczasem Ania. Słyszycie mój głos? Ja mam głos, jakbym chlała z dwa tygodnie z rzędu. Ale chlałaś. Ruszamy. Trochę przestało padać. Ania idzie w drugą stronę. Papa, Aniu. Tam mieszkamy. Nie. Szliśmy cały czas, wczoraj jeszcze cały dzień. Na stupiątym, na tym dziewiątym piętrze. Jedyną rzeczą fajną w tym vlogu będzie to, że była burza. A nie czemu jesteś taka? Ej! Przestańcie, to jest tylko Ania. No. A typowo, patrzcie, ustał na środku. Co, Nikolo? No to kto im dał prawo jazdy? Kto im dał prawo jazdy? Bierzemy coś? No właśnie tak myślę. Ja idę do nich. Czemu? Bo mnie wołają. Nie idź. Wróciliśmy do domku, ale was skadrowało. Dimato i Klaudia. I patrzcie, jaki jest widok za oknem. Przepięknie. Tutaj nie, tam jeszcze jest burza, to widać, ale tam już przechodzi i się robi tak rozjaśnienie. Patrzcie, jakie czerwone pomarańcze. Tu oliwki i jeszcze wzięliśmy marakuję. Oliwki są dość gorzkie. Mamy truskaweczki. Zaraz pokażemy później i mamy jeszcze coś takiego. To jest chyba pikio. To jak teraz jak gruszka. Pikio, to chyba jest pigwa. Może to być pigwa, myślę, też myślę, jak nie daje. Wisła płynie. Wisła? Nie wiem, czy widać. Wchodzimy na jakąś piramidę, ale Anka mówi, że nie ma wody. Już nie chce wejść. No, wejść, żeby zejść, no. On nie jest tak wysoko. Poczekajcie. Karol, podnieś nogi, jak wchodzisz. Nagrałem to, wiecie. Anka, gdzie wyjdziecie? Stawiajcie całe nogi na wschodach. Tak bez wody? Dawaj, dawaj!
Wiecie, że się odezwał mój lęk wysokości? Doszliśmy. Nie było tak wysoko. Ania trochę przesadzała, co by był kontent. Bo Ania przesadzała, bo nie ma butelki wody przy sobie. Tak. To inne wchodzenie bez butelki wody. No co ty porównujesz? Co? Bo dobra by wypluła. A co jeszcze wyplułaś? Nie interesuj się. Nie interesuj się. Ania ma lęk wysokości i zjadłości. Widać. Nie, no to co to za światło? Podjaśnij to, podjaśnij. Nie da się. Da się. Nie tak jasno. Nie da się. A w środku jest taki widok. O Boże, pies. Jeszcze nie wiem. O, co ty spadłeś? Strasznie się. Taki ładny, cześć. Usiedliśmy na kebab teraz i zamówiliśmy trzy takie same, jeden wegetariana i jeden arabika. Doner. Nie widać, ale to coś tutaj nie widać tych brudów. Nie widać tych brudów. Co Dima powiedziałeś, bo to było dobre. Że to miasto znacznie lepiej wygląda w nocy, bo są oświetlenia, ale wiecie, normalnie jest ciemno i wszystkich brudów nie widać, a oświetlenia są gdzieś tam na górze i tak fajnie to wygląda, a brudów nie widać. No, tak. No generalnie jest oświetlenie i to ma większy klimat niż w dzień, gdzie po prostu widzisz brud i w sumie taki PRL wokół wszędzie. To jest najbrudniejsze miasto, jakie miałem. Ja też podpisuję się dwoma rękoma pod tym. Nigdy w takim brudnym mieście nie byłem. Anka rękoma i nogami. Dwoma piętami. Nie no, państwo bardzo brudne, to prawda. Co? Bardzo brudne państwo, ale jeszcze jakieś takie było bardzo brudne, jakie byłem. Ale też chciałem powiedzieć, że tu jest mentalność taka ludzi, że oni po prostu te śmieci mają w ręku. Włochy to wypierdalają. Sekundę i tyle. Ty mówiłeś, że oni mają kazirodztwo z Włochami. Tak. To prawda. No, ale we Włoszech... Ja też. Ej, Anka, ale we Włoszech też było brudno bardzo. Ja pamiętam, że było bardzo brudno i wręcz były takie ścieki śmieci, odpadów. To może to oni mają powiązane. Właśnie w Wenecji? No, w Wenecji i w Treviso też tak było. Możesz być tutaj. Ja tam zaraz go gruźlicą. Kurwa, co to? Anka, ale przyjebałaś tym paskiem. Ci ciężko nie trafisz. I co? Się zamachnęłaś. I co? Zaraz zrobię ci jeszcze więcej. Uważaj. Powiedz jej coś. Rzucił czeskimi perfumami. Dzisiaj jest ostatni dzień. Jak się czujesz po tym wyjeździe? Dobrze. Już fajnie, cieszę się, że wracamy. 0 do 10? Od 0 do 10 tutaj? Mhm. Tak szczerze to 7 przez ceny. O, to jest wysokie 7. Ania? Ja się cieszę, że już wracamy. Od 0 do 10? Bierz pod uwagę ceny. To 4. Ja oceniam na 4. Było fajnie i tanio cenowo. Kolok? Mogę później się powiedzieć? Mm-mm. Proszę. Mm-mm. Proszę. No nie, teraz. Od 1 do 10. To tak na szybko... też 4,5. I co? 4,5. 4,5? Moim zdaniem takie 5,5. Co to wygląda na ceny? A ty jak oceniasz Albanię? Z kolei od 0 do 10. No, taka mocna szóstka. Czyli daliśmy jedne z wyższych. Mamy ostatni dzień i lecimy zaraz coś zjeść na lotnisko. Czwarty dzień na tym samym placu, z tym samym widokiem.
ze złotym, złotym budynkiem. Tak. A nie, jak tańczy? No to się nauczyłem z takich albańskich ruchów. Ślicznie muzyka gra. Ślicznie. Zjedliśmy szybko. W sumie to było takie średnie. Ani smakowało, ani nie, nie. Klaudii nie smakowało, bo były same jajka, Klaudii nie lubi jajek. Więc no, było średnie w sumie. Zjedliśmy chleb. Może coś jeszcze słodkiego po drodze hapsniemy. Co cię, Aniu, przeraża? Flaga Albanii. Pokaż mi to. Nam się nie podoba. Jest taka groźna. Nieładna. Ja kupiłem, ja nie na czego. Kupiliśmy magnesy. Kupuję ładną kurtkę. Magnesy, bloczek i pocztówkę. Dzisiaj już wracamy. Gdzie jedziecie? Chłopczęta i dziewczęta. W końcu do domu. Bo tu zimno. Nie tak zimno. Ja to wszędzie spadłem. Nawet w nocy pod kołdrą. Takie wyjazdy. A nie miałeś wyzdrowieć. A nie miałem wyzdrowieć. Woda, wyzdrowieje, jest ciepło. Będziecie płacić za antybiotyk. Jak wam się podoba odprawa? Fajnie. Fajnie. Wracamy z odprawy. Zostało nam tylko lecieć do Polski. Zmęczeni troszkę, troszkę stęsknieni naszej Polski, Polonii. Więc tak. Aniu, czemu jesteś najbardziej zadowolona z tego, że idziesz do OPPA? Nie, idziesz do OPPA, dlatego jesteś zadowolona. Idę po wodę. A czemu są nawet... Aniu, powiedz coś sensownego. Jesteś głupi. Ania, to nie było sensowne. Było najbardziej sensowne na świecie. Nie, to było bardzo niemiłe i niekulturalne. Jesteś wręcz ordynarna. Powiedz. Co takiego? No coś powiedz. Jest taki przesąd, że jak się zostawisz rzecz w jakimś kraju, w miejscu, i to wtedy trzeba po to... Oznacza to, że trzeba jeszcze kiedyś tu wrócić. Planujemy Ance wyrzucić ze spleczaka, żeby tu wróciła. Aż tak jej się podobało? Tak, najpierw tak. Aniu, jak się czujesz po Tiranie? Daj mi spokój już z tym vlogiem. Z Tirana? Ale nie jest Tirana po Tiranie. Tak. Anka zagroziła nam, że nie zaprosi nas na ślub, jeśli nie zrobimy jej tu panińskiego. Tak. Naprawdę, nie dam się, to tutaj było jej panińskie. Ani, to by było najlepsze panieńskie, jakie byś miała. Ale byśmy pojechali na dwa dni, żebyś się nie nudziło. No więcej. Anka dwa dni by tu nie chciała przylecieć, tylko na dwa. Może dwa tygodnie, to się tak... To od razu muszę załatwić z Tirany lot do Rzymu. Do 100 włosów. A nie wolałabyś z Tirany do Tirany? Tak już zrobiłam. Kończy się przygoda z Tiraną. Może nie ostatnia przygoda, bo jeszcze będziemy na niepajeńskim, ale... Ja was nie zaproszę na ślub. Wszystkie uroczystości Ani robimy w tym mieście. Tak. Wracamy tu w lipcu. Ooo, to proponowała. Trzyma za słowo. Przygoda się kończy, a nie jest bardzo smutna z tego powodu. Jestem mega zadowolona. Chociaż widoki ładne. Wylądowaliśmy, kończymy przygodę. Teraz się każdy będzie żegnał. Nie. Pa! Musisz pomachać. Cześć. Żegnamy się. Pa. Musicie pomachać, bo się żegnamy. Pa. Pa, pa. Żegnamy się.
Ania jeszcze tam przyleci. Nie raz. Ale to jest Anio na ten. Na Ania jeszcze nie raz przyleci. Kolok, pożegnaj się. Kolok, pomachaj. Bezczelny. Pa, pa.